No hej, witam Was wszystkich ponownie w strategii Wujek Martin rządzi, strategia prosta jak budowa cepa. Jest to kolejny odcinek perypetii Wujka Martina i tutaj chciałbym się odnieść do jednego takiego pytania, które zostało do mnie skierowane i takiego jednego ciekawego wniosku oraz poruszyć temat właśnie kwestii wolumenowej i tego, na czym tak naprawdę polega ta strategia. Otóż jedna z osób napisała do mnie takie bardzo ciekawe stwierdzenie, mianowicie zostało tam powiedziane, że ta osoba woli na przykład stracić kilka razy i jeden raz porządnie zarobić, ponieważ jak siadła do tej strategii, to okazało się, że zajęła ona bardzo dużo czasu i w tym okresie naprawdę rynek dał tyle różnych możliwości transakcyjnych, że można by było bez problemu wyjść nawet przy jakiejś tam serii stratnych transakcji na plus. No tutaj się w sumie zgodzę, tak, bo to jest kwestia podejścia, tak, to jest kwestia tego, jaki mamy temperament, jak byśmy chcieli, w jaki sposób chcielibyśmy handlować, no i z czym dobrze się czujemy. Jeżeli ktoś się czuje z czymś takim, że traci, tak, i później raz zarobi, odrobi te straty i jest wtedy zysku, no jest to ok, w porządku, tak. Natomiast ta strategia polega na tym, że z założenia ona ma rozpocząć pewien cykl transakcyjny i ten cykl transakcyjny powinien zakończyć się zyskiem. I teraz zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w tym cyklu transakcyjnym jest otwarte wiele transakcji. Może być otwartych 5-6 transakcji, tak, 7 transakcji i tylko część z nich zakończy się zyskiem, a reszta zakończy się stratą. Także w rzeczywistości tak naprawdę to nie jest tak, że wszystkie transakcje zarabiają, ale część tych transakcji oczywiście będzie stratna, a część będzie zyskowna, z tym, że ze względu na tą różnicę wolumenów, na której opiera się właśnie strategia, te zyskowne transakcje właśnie odrabiają te straty i jeszcze dodatkowo zarabiają. Natomiast tutaj chciałbym, abyśmy sobie to wyobrazili właśnie w taki sposób jak śnieżna kula, tak? I pierwsza transakcja jest taka inicjacyjna, tak? I ona jest jednym mikrolotem. Natomiast druga transakcja jest dwoma mikrolotami, później będzie czteroma mikrolotami. I tak jak ta kula zacznie się toczyć, tak? Tak ten wolumen będzie się zwiększał w taką masę wolumenową, tak? I niech nikt sobie tutaj nie wyobraża na przykład, że jeżeli ustawi sobie target przykładowo $10, tak, to że on te $10 zrobi tą pierwszą transakcją inicjacyjną. Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, tak, że tą transakcją inicjacyjną faktycznie zarobi się $10, bo akurat się uda, złapie się taki trend, tak, cena wyskoczy, będzie impuls i w tym momencie zarobimy, ale to naprawdę będzie rzadkość. Tak naprawdę to ta kula musi się potoczyć, tak, trochę ona musi zbudować tą masę wolumenową, tak, czyli musi być otwarte te kilka tych transakcji, gdzie my po prostu zwyczajnie próbujemy, tak, czyli otwieramy pierwszą transakcję według jakiejś tam analizy, tak, czy cena pójdzie nam do góry, czy w dół, natomiast już wiadomo, że drugą transakcję ustawiamy jako przeciwstawną, tam gdzie jest zanegowanie tego właśnie setupu. Później kolejną transakcję jako przeciwstawną do tej transakcji, która neguje ten setup. I tak w ten sposób właśnie budujemy tą masę wolumenową. W ostateczności, jeżeli ta masa na przykład wzrośnie do jakiegoś określonego poziomu, to później tak naprawdę wystarczy jakiś taki mały ruch ceny w górę albo w dół, żeby wybić nam ten ustalony target. Także strategia ta nie ma nic wspólnego tak naprawdę z analizą techniczną. Ona tak naprawdę opiera się tylko i wyłącznie na zarządzaniu kapitałem. I
to chciałbym, abyśmy zrozumieli w tej strategii. Kolejna sprawa, to przemyślałem to, w jaki sposób otwierać te transakcje, aby nie utknąć na przykład w konsolidacji, która może spowodować to, że będzie nam wybijała te transakcje przeciwstawne. I w ten sposób jakby jest dużo takich zarzutów, tak, że powinniśmy mieć jakiś nieograniczony, nie wiem, depozyt, żeby móc wytrzymać tak tą właśnie masę wolumenową, która będzie się sukcesywnie zwiększała. Otóż jest na to pewien sposób i jest to sposób, który teraz zademonstruję i polega on na tym, aby otwierać te transakcje nie wewnątrz zleceń, ale na zewnątrz zleceń. Otóż na czym to polega? Ja może tutaj zasymuluję właśnie taki proces. Załóżmy, że tu się buduje nam jakaś konsolidacja, tak? I my sobie zakładamy, że na przykład cena będzie teraz szła do góry i ja otworzę tą transakcję, tak? Żeby nakup, tak? Transakcję inicjacyjną, czyli ona będzie jednym mikrolotem. Już ja sobie go wbiję. Tak. Złożę tutaj zlecenie i może ja puszczę, tak, powoli będę przewijał ten wykres. O, dobrze, tutaj nam aktywowało nam transakcję. I teraz tak, w momencie, kiedy nam aktywuje tą transakcję, to zgodnie ze strategią, żeby zanegować tą transakcję, to sobie postawimy zlecenie poniżej tej konsolidacji, tak, czyli gdzieś w tym momencie. I już będzie to wolumenem według mnożnika razy 2, czyli będą to 2 mikroloty. Składam kolejne zlecenie. Zobaczymy, co się stanie. Tak. Poczekamy, aż nam wybije to. O, widzicie? Słuchajcie, ja się cofnę. Wybiło nam tą transakcję. I teraz wyjaśnię, o co chodzi. I teraz następną pozycję nie będziemy składać, na przykład załóżmy, że ktoś sobie ustali według jakiejś tam analizy swojej, że zanegowanie tego setupu będzie na przykład tutaj w tym miejscu. Nie, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby to nie było wewnątrz transakcji. Następną transakcję powinniśmy zawsze stawiać na zewnątrz, tak? Czyli jeżeli będzie zanegowanie tego setupu, to na zewnątrz będziemy mogli ustawić gdzieś powiedzmy w tym miejscu, tak? Czyli powyżej tego najwyższego szczytu. I ja tutaj dam stop kupowania, kup i według mnożnika razy 2 będzie to 4 mikroloty w tym momencie. Ja to składam zlecenie i w tym momencie, dopóki mi nie wybije tej transakcji, która jest na zewnątrz tych transakcji, czyli mamy transakcję 1, transakcję numer 2, a transakcja numer 3 musi być na zewnątrz transakcji numer 1, 2. I w tym momencie zobaczymy sobie, jak to wygląda, tak? Jeżeli nam wybije kolejną transakcję, to zobaczymy, w którym miejscu właśnie postawimy sobie. O, widzicie? Teraz nam wybiło tą transakcję numer 3 i teraz transakcję numer 4 po raz kolejny nie ustawiamy wewnątrz, gdzieś tutaj na przykład, wewnątrz tych transakcji, tylko na zewnątrz tych transakcji. Czyli na zewnątrz tych transakcji, czyli przeciwstawna będzie gdzieś w momencie, w tym momencie, tak? Ja sobie dam tutaj sprzedaj, jeżeli to był razy 4, czyli w tym momencie według mnożnika razy 2, to kolejna transakcja będzie razy 8. Damy sobie złóż zlecenie i w tym momencie zobaczymy, co się dzieje, tak? Widzimy, że jednak cena tutaj wybiła. O co chodzi? Jeżeli cena nam tu osiągnie 10, tak? W tym momencie 10 dolarów. O, jest, osiągła 10 dolarów, wtedy ja sobie zamykam te wszystkie transakcje naraz. Natomiast dlaczego robimy w ten sposób? Otóż robimy dlatego w ten sposób, ponieważ z reguły konsolidacja porusza się w jakimś range'u, tak? I jeżeli ma być jakiś trend, to w tym musi on się wybić z tego range'u, tak? Dlatego stawiamy zlecenia na zewnątrz po to, aby nam po prostu bezsensownie nie wybijało tych zleceń w nieskończoną, jeżeli będzie jakaś taka długa konsolidacja, bo w tym momencie ta masa wolumenowa faktycznie ona nam się nazbiera do takiego poziomu, że będzie, nie wiem, 20-30 lotów, a niekoniecznie musimy mieć depozyt, który jest w stanie to
jakby wytrzymać, tak? Natomiast jeżeli będziemy stawiać te zlecenia na zewnątrz tych transakcji, tak, to w tym momencie może się zdarzyć taka sytuacja, jak tu, że będzie na przykład jakieś takie, nie wiem, fałszywe jakieś wybicie, tak, raz, fałszywe wybicie, niech będzie drugi raz, ale już za trzecim, czwartym razem już się wybije z tej konsolidacji i wtedy złapiemy ten trend, tak? I tutaj taka ciekawa uwaga, ponieważ tak naprawdę, jeżeli my gramy tą strategią, ja już próbowałem grać tą strategią na rynku realnym, to powiem Wam, że widziałem trend wzrostowy w kilka razy, tak? Później kilka razy widziałem trend spadkowy, natomiast dopiero jak zamknąłem wszystkie te transakcje, tak jak tutaj, ja je może zamknę, tak? Zamknę wszystkie pozycje. Dopiero tak naprawdę to, że złapałem trend, widzę dopiero jak zamknę transakcję. O, to jest może taka tylko ciekawostka, tak? Także jakoś tak rynek potrafi, nie wiem, zmylić nas, że mimo wszystko przeprowadzamy jakąś analizę, to jednak nie widzimy tego, co się tak w rzeczywistości dzieje, ponieważ nie znamy przyszłości. Także no, to jest taka właśnie kwestia, którą tutaj chciałem wyjaśnić i myślę, że to jest bardzo, bardzo duży i kolejny krok do zbudowania jakichś takich podstaw, rozsądnych podstaw tej strategii. Także słuchajcie, widzimy się ponownie na grupie, tak? Zapraszam Was do komentowania tej strategii, do testów na rachunku demonstracyjnym. Jeszcze może taka jedna uwaga, ponieważ tutaj ja przeprowadzam ten test na 15-minutowym, tak, interwale. Natomiast zachęcam Was do robienia testów na interwale jednominutowym, ponieważ jeżeli ja podejmowałem próby właśnie gry tą strategią na interwale jednominutowym, trwało to cały dzień. Jeżeli ktoś podejmie próby sprawdzenia tej strategii na interwale 15-minutowym, może to potrwać nawet kilka dni, tak, zanim taki cykl transakcyjny zakończy się profitem. No warto to rozważyć, natomiast myślę, że w tej strategii problemem nie jest tutaj to, czy ona się zakończy profitem, czy nie, natomiast właśnie problemem jest ten czas, a do czasu niestety trzeba cierpliwości. Także myślę, że to, co chciałem, to już wszystko wyjaśniłem. Trzymajcie się, no i do usłyszenia na grupie. Cześć!